Witamy na wirtualnych drzwiach otwartych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Ze względu na aktualną sytuację nie mogliśmy kontynuować promocji bezpośredniej, stąd pojawił się pomysł na zdalne przedstawienie oferty naszej uczelni, która, jak myślę, przekona do studiowania osoby nadal zastanawiające się nad wyborem. Zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że zobaczymy się w październiku. Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych jest największym wydziałem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Studiuje tu bowiem na 5 kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz na 2 kierunkach studiów drugiego stopnia aż 700 studentów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Wydział zlokalizowany jest w 2 budynkach. Katedra Nauk Ekonomicznych mieści się w budynku przy ulicy Przyjaźni 1, natomiast Katedra Nauk Technicznych w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 35. Oferujemy Państwu następujące studia. Kierunki studiów pierwszego stopnia: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn, finanse i rachunkowość oraz logistyka. Natomiast studia drugiego stopnia to zarządzanie i inżynieria produkcji oraz gospodarka i administracja publiczna. W realizacji procesu dydaktycznego zaangażowane jest liczne grono nauczycieli akademickich, profesorów, adiunktów i wykładowców. Współpracują z nami również praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Serdecznie zapraszam do studiowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Chcemy zachęcić Was do studiowania na naszej uczelni na kierunkach technicznych. Specjalizacje techniczne stanowią klucz do rozwoju gospodarki w każdym kraju. Po kierunkach ścisłych bardzo łatwo można znaleźć pracę w prawie każdym zakładzie. Nasze uczelnie, nasze sale są wyposażone w bardzo dobry sprzęt, co widać, a zajęcia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu mamy bezpośredni kontakt z wykładowcą. Cześć. Mam na imię Norbert i tak jak wy, 3 lata temu zastanawiałem się, jaki kierunek najlepiej wybrać. Zdecydowałem się studiować finanse i rachunkowość w PWSZ w Koninie. Dzisiaj już wiem, że była to bardzo dobra decyzja, ponieważ mamy bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, która przygotowuje nas nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do wykonywania pracy w danym zawodzie. Poprzez różnego rodzaju konferencje, wykłady, szkolenia mamy możliwość dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę i przygotować się lepiej do podjęcia pracy w danym zawodzie. Zapraszam Was do studiowania w PWSZ w Koninie. Na pewno nie pożałujecie. Do zobaczenia w październiku.
Cześć, nazywam się Brygida Urbaniak, jestem absolwentką kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Obecnie studiuję studia magisterskie na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. Dlaczego wybrałam te kierunki? Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym, więc wybór dla mnie był oczywisty. Studia licencjackie owocowały w zajęcia teoretyczne, ale także praktyczne, realizowane w różnych instytucjach na terenie Konina i okolic. Z kolei studia magisterskie to zajęcia przede wszystkim z zakresu prawa, administracji, zarządzania czy ekonomii. Jeśli nie boicie się wyzwań i chcecie do nas dołączyć, to bardzo Was zapraszam. Witajcie, mam na imię Beata. Jestem absolwentką kierunku logistyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Specjalność logistyka, handlu i spedycja. Kierunek ten 3 lata temu wybrałam ze względu na szerokie perspektywy, jakie oferuje. Po ukończeniu studiów na kierunku logistyka mogę uzyskać pracę w przedsiębiorstwach branży transportowej, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zajmujące się przepływem towarów, materiałów czy osób, a także przedsiębiorstwa branży produkcyjnej. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie były wspaniałą przygodą, ale i ważną życiową lekcją. Właśnie ze względu na to, że studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie mają same zalety, zdecydowałam się podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Kierunek ten jest bardzo atrakcyjny. Daje on możliwość uzyskania tytułu naukowego magistra inżyniera zaledwie w 4 semestry, a dla osób z tytułem inżyniera w 3. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej się opłacają. Zachęcam do składania dokumentów i do zobaczenia w październiku. Cześć, jestem Ewelina Kamińska. Jestem absolwentką kierunków mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Od samego początku wiedziałam, że chcę, aby moja praca związana była z produkcją, ale dopiero studia na kierunku mechanika i budowa maszyn pozwoliły mi zrozumieć, co dokładnie chcę robić. Dzisiaj jestem planistą produkcji. Studia na tym kierunku nie tylko przygotowały mnie do zawodu pod kątem teoretycznym, ale dały mi coś, co pozwoliło mi, żeby ten start był dużo prostszy. A mianowicie pozwoliło mi zrozumieć, jak wygląda produkcja, czy raczej sama ta branża produkcyjna u nas w regionie konińskim. W czasie studiów mieliśmy sporo wycieczek, a także praktyk zawodowych i to pozwoliło mi nie tylko poznać to, jak ta praca wygląda od kuchni, ale przede wszystkim poznać ludzi, dzięki którym dzisiaj mogę być tam, gdzie jestem. Witajcie, mam na imię Piotr i jestem studentem mechaniki i budowy maszyn w PWSZ w Koninie. Chciałem Was zachęcić do studiowania na kierunkach technicznych na tej uczelni, ponieważ z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę warto. Od zawsze interesowałem się robotyką, różnymi nowinkami technicznymi, a w szczególności grafiką komputerową. I dlatego właśnie wybór padł na ten kierunek. Specjalizacja, którą realizuję, jest to inżynieria wirtualna i dzięki niej zdobyłem praktyczną wiedzę, jak wygląda cały proces projektowania różnych urządzeń i maszyn. Myślę, że naprawdę warto tutaj studiować, ponieważ uczelnia posiada wykwalifikowane. pracowników, a sale są świetnie przystosowane. Dzięki temu można z łatwością poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie przemysłu i technologii. Więc jeżeli jeszcze zastanawiasz się, gdzie studiować, polecam PWSZ w Koninie. Cześć, mam na imię Damian. Jestem studentem studiów magisterskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie i studiuję na kierunku Zarządzanie Inżynieria Produkcji. Chciałbym Was zachęcić do studiowania na naszej uczelni. Zapytacie się pewnie, dlaczego? Otóż nasza uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami, jak i też z lokalnym rynkiem pracy. W związku z tym myślę, że będziecie przygotowani do pracy, jak i też zdobędziecie wymagane wykształcenie. Uważam też, że studia techniczne to przyszłość. Nasza uczelnia oferuje też ciekawe praktyki zawodowe oraz wszelkiego rodzaju konferencje odbywające się co jakiś czas na naszej uczelni. Także zapraszam Was bardzo serdecznie
i do zobaczenia. Cześć, jesteśmy absolwentkami kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Ja nazywam się Katarzyna Haberman, a ja jestem Aleksandra Adamek. Jesteśmy dzisiaj tutaj z Wami, żeby zachęcić Was do podjęcia studiów na naszym kierunku, gdyż jest to przede wszystkim kierunek techniczny o charakterze praktycznym. Kasiu, powiedz mi, co dały Ci te studia? Bo mi na przykład dały to, że poznałam praktyczny aspekt tych studiów, praktyczny aspekt mojego kierunku, tak? Otrzymałam tytuł magistra inżyniera, a Ty? Zgadzam się z Tobą w 100%. Sama uważam, że był to bardzo dobry wybór i kiedy te 2 lata temu po wcześniejszym kierunku, który też studiowałam tutaj na PWSZ-cie, czyli logistyka był to wcześniejszy kierunek, uważam, że podjęłam bardzo mądrą decyzję wybierając nasz kierunek, gdyż po części logistyka i zarządzanie inżynieria produkcji są to ze sobą powiązane kierunki, a co też umocniło mnie w tym, że chciałabym pracować po prostu właśnie w tym zawodzie i zbierać także doświadczenie, tak? Także wybór należy do Was, ale my Was bardzo serdecznie zachęcamy do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, gdzie uzyskujecie wszystkie te zalety za darmo, na studiach stacjonarnych oczywiście. My nie żałujemy. I my nie żałujemy. Do zobaczenia w październiku. Pa! Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, moje nazwisko Anna Stolarczyk-Gębiak i mam Państwa przyjemność zaprosić do skorzystania z oferty kierunków na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z przynajmniej 2 powodów. Po pierwsze, na naszym wydziale oferujemy kierunki, które są prowadzone, czy na których zajęcia są prowadzone przez znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie, doświadczonych teoretyków i praktyków. A po drugie, dyplom ukończenia naszych kierunków gwarantuje Państwu zdobycie ciekawej pracy. Zacznijmy od obszaru nauk humanistycznych. Brzmi być może enigmatycznie, ale o cóż chodzi? Chodzi o języki obce, które dla Państwa w trakcie studiów, a zwłaszcza po ich ukończeniu, przestaną być obce. I tutaj mamy w ofercie 2 mocne kierunki. Po pierwsze filologia. Filologia angielska i filologia germańska. Dla wszystkich Państwa, którzy marzą o pracy nauczyciela, trenera językowego, do tych kierujemy zwłaszcza ofertę nową, ofertę specjalności pod hasłem lektor i tłumacza. Po ukończeniu studiów filologicznych jesteście Państwo specjalistami w zakresie języka obcego, zarówno tego ogólnego, jak i specjalistycznego. Zdobędziecie bez problemu pracę w wielonarodowym, wielokulturowym środowisku. Po drugie, języki obce w mediach i biznesie. Tutaj również oferta studiów 1. i 2. stopnia, czyli gwarantowana kontynuacja. Tym razem 2 języki obce, znowu kluczowe, angielski i niemiecki, oraz obszar wiedzy, media i biznes. Biznes, wiadomo, zwłaszcza dla tłumaczy, media nie tylko dla ludzi mediów, dlatego że media to są media społecznościowe, to są nowoczesne technologie dla wszystkich Państwa, którzy będą chcieli w przyszłości dbać o kreację wizerunku firmy, o poprawne relacje z kontrahentem, z klientem, a zatem otwiera się przed Państwem świat. Drugi obszar to nauki społeczne. Pedagogika, resocjalizacja, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo systemu ochrony. Dlaczego te 3? Ponieważ bezpieczeństwo wewnętrzne to przede wszystkim zapewnienie pracy w administracji rządowej, samorządowej, ale również w biznesie, w tym obszarze sektora bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o pedagogikę, to nie tylko nauczyciel, to przecież opiekun, to przecież wychowawca w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Jeśli chodzi o resocjalizację, pracownik socjalny w wielu obszarach zadaniowych. Szanowni Państwo, rynek pracy się zmienia, jest zdynamizowany, a globalizacja prowadzi do tego, że nie jesteśmy pewni tego, co nas spotka za 3, za 5 lat. Natomiast te kierunki studiów, które my Państwu proponujemy, gwarantują Państwu zatrudnienie z prostego powodu. Sektor administracji publicznej, szkolnictwo i bezpieczeństwo zawsze będzie istniało, niezależnie od rozwoju i od kierunku rozwoju rynku pracy. Dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, gwarantujemy studia w kameralnych grupach, a dodatkowo możliwość rozwijania własnych pasji w małych grupach, tak zwanych grupach studenckich kół naukowych. Czekamy na Państwa, zapraszamy i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. Dziękuję.
Mam na imię Natalia. W 2017 roku skończyłam bezpieczeństwo wewnętrzne na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jeżeli chodzi o studia, to było najlepsze, co nie mogło spotkać w życiu. Należałam do koła naukowego Bastion, realizowałam się jak mogłam, było mnie wszędzie pełno i uważam, że nie ma lepszej uczelni. Mam porównanie, studia magisterskie kończyłam gdzie indziej i najchętniej wróciłabym na uczelnię w Koninie. Dlaczego? Wykładowcy, atmosfera, program stypendialny, nagradzanie nas, sama wiedza, zajęcia praktyczne, techniki interwencyjne, samoobrona, strzelnica, to były części składowe, które sprawiły, że spędziłam najlepsze 3 lata w swoim życiu. Wielu z nas na ten moment pracuje w zawodzie, wielu z nas jeszcze szuka swojego celu w życiu, ale wspomnienia, które mamy tu, będą z nami na zawsze. Dzięki wielkie. Jeżeli zastanawiacie się, czy chcecie tam studiować, zapewniam Was, że chcecie. Nie pożałujecie i będzie super. Powodzenia Wam życzę. Hej! Cześć! Mam na imię Iza i jestem studentką 2. roku. Jeżeli jeszcze nie wybrałeś uczelni, zapraszam Cię na bezpieczeństwo wewnętrzne. Kierunek, na którym jestem, jest prowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów, od których dowiesz się samych przydatnych i ciekawych rzeczy. Jeżeli marzysz o pracy w policji, straży pożarnej czy jakiejkolwiek jednostce mundurowej, zapraszamy Cię do nas. Witam serdecznie, ja jestem tegorocznym absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, zresztą na kierunku filologia angielska. Co mogę powiedzieć? To jest, myślę, kierunek dobry, potrzebny, no zwłaszcza, że język angielski w dzisiejszych czasach to jest naprawdę no, podstawa gdziekolwiek. Tak naprawdę ciężko znaleźć jakąś logicznie brzmiącą, sensowną pracę bez języka angielskiego, więc jak najbardziej myślę, że warto. Generalnie studia tutaj w PWSZ-cie są o tyle fajne, że zwłaszcza dla językowców są bardzo małe grupy zajęciowe, co jest generalnie super, bo każdy ma szansę jakoś tak pokazać się od dobrej strony, jak chodzi o język. To jest na pewno duży plus. No ale też mamy dużo innych okazji jakby dodatkowych, żeby się rozwijać. Były różne warsztaty, były konferencje międzynarodowe, goście w ogóle ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś z Turcji, z innych krajów przyjeżdżają. Bardzo fajna sprawa, można sobie z nimi porozmawiać, można na lotnisko pojechać i odebrać, też ciekawa przygoda. No i co myślę, mogę powiedzieć jeszcze? Nawet nam się udał wyjazd do Berlina, taki wydziałowy. Jak się postaracie, w przyszłych latach będą chętni, to na pewno takie wyjazdy też się uda zorganizować. Zawsze ktoś tam z prowadzących będzie chętny. A to jest jednak zupełnie inaczej niż na zajęciach, także no, warto, polecam gorąco. No, super, wpadajcie do PWSZ-u, fajnie jest. Cześć, mam na imię Julia, jestem studentką 2. roku na kierunku języki obce w mediach i biznesie. Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam właśnie ten kierunek na tej uczelni. Czuję progres w swoim nauczaniu języków obcych i serdecznie mogę Wam polecić ten kierunek. Języki obce są naprawdę przydatne w naszych czasach i jeżeli nawet nie wiecie, co chcecie robić, tak jak ja, to bez problemu możecie wybrać ten kierunek i to Wam otworzy furtki do każdych drzwi, do każdego zawodu. Czy to będzie turystyka, czy to będzie gastronomia. Tak naprawdę wszędzie spotykamy się z językami obcymi, więc jest to naprawdę przydatna umiejętność w tych czasach. Co do szkoły, jest naprawdę bardzo warta polecenia. Mamy tutaj możliwość wyjazdu na Erasmus za granicę, na praktyki albo na cały semestr i wtedy możemy jeszcze bardziej nauczyć się danego języka. Ja obecnie wybrałam jako pierwszy język angielski, potem uczę się języka niemieckiego i od podstaw jeszcze dodatkowo język hiszpański, więc serdecznie polecam. Cześć! Nazywam się Karina Magdalena Pilarska i jestem studentką 3. roku pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Chciałabym Wam powiedzieć parę słów o moim kierunku, dlatego że uważam, że jest on po prostu niezmiernie ciekawy. Jako przyszła osoba pracująca z dziećmi, cieszę się bardzo z tego faktu, że moi wykładowcy przygotowują mnie do tego bardzo skrupulatnie i bardzo dobrze, jak te dzieci zrozumieć. Ale
nie tylko dzieci. Dlatego, że praca z dziećmi nie polega tylko i wyłącznie na pracy właśnie z nimi. Dlatego, że te dzieci mają rodziców, te dzieci mają ciocie, mają wujków, mają dziadków i tego małego człowieka trzeba też zrozumieć w taki sposób, żebyśmy mogli go poznać od wewnątrz i od zewnątrz. Czyli te wszystkie czynniki, które składają się wokół tego dziecka, my również musimy poznać. A do tego właśnie przygotowują nas nasi wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Cóż więcej mogę powiedzieć? Na pewno będziecie mieli dużo zabawy. To Wam mogę obiecać, chociaż zwykle obietnic nie składam. Zabawa na pedagogice musi być, dlatego że to dziecko musi się po prostu wybawić, tak? Dzieci, ten okres wieku dziecięcego przede wszystkim polega na zabawie. Niejednokrotnie jest to zabawa, jakby nauka poprzez zabawę, ale w gruncie rzeczy jest to zabawa. A mogę Wam powiedzieć, że jestem przekonana o tym, że każdy człowiek ma w sobie takie małe dziecko. Ma je i zawsze będzie je miał. Więc kiedy ty spróbujesz nauczyć się tych wszystkich zabaw, ty też będziesz się cieszyć. Bo ty też będziesz się bawić, bo to dziecko z ciebie jeszcze nie uleciało i nigdy nie uleci. Zabawa. Dbajmy o nasze dzieci. Dbajmy o nasze przyszłe dzieci. Uczmy się tego, w jaki sposób możemy z nimi żyć i funkcjonować. Nauczmy się tego, moi drodzy. Dziękuję. Nazywam się Aureliusz Urbański. Studiuję resocjalizację na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Zachęcam Was, drodzy maturzyści, żebyście wybrali właśnie ten kierunek. Dzięki temu możecie znaleźć fajną pracę, ciekawą pracę z ludźmi. Możecie być pracownikami socjalnymi, wychowawcami w zakładach karnych, poprawczych. Mamy wspaniałą kadrę dydaktyczną, która w świetny i merytoryczny sposób przekazuje nam naszą wiedzę. Serdecznie zachęcam, wybierzcie resocjalizację. To dobry wybór. Wydział Nauk o Zdrowiu tworzą dwie katedry. Katedra Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz Katedra Zdrowia Publicznego. Wydział prowadzi studia pierwszego stopnia na czterech kierunkach. Kierunek Wychowanie Fizyczne ze specjalnościami specjalność instruktorska, trener personalny oraz gimnastyka korekcyjna. Kierunek Dietetyka w ramach specjalności poradnictwo dietetyczne, żywienie w sporcie i odnowie biologicznej, psychodietetyka oraz produkty ziołowe i pszczele w dietetyce. Kierunek kosmetologia ze specjalnościami kosmetologia i usługi branży beauty oraz dystrybucja kosmetyków i sprzętu kosmetycznego. I czwarty kierunek pielęgniarstwo. Wydział prowadzi również studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne, który oferuje trzy specjalności. Socjoterapia, żywienie człowieka zdrowego i chorego oraz kosmetologia specjalistyczna. Wydział Nauk o Zdrowiu to miejsce, gdzie każdy student znajdzie przestrzeń dla rozwoju swoich talentów i predyspozycji, pasji. Będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania naukowe i realizować pasje sportowe, artystyczne, wolontariackie i inne. Oraz przygotować się do pomyślnego startu zawodowego. Zapewniamy studentom wysoką jakość kształcenia, motywujemy do indywidualnego rozwoju oraz wspieramy ich w pokonywaniu trudności. Proces studiowania odbywa się w miłej i przyjaznej atmosferze, a wykształcenie praktyczne, które dajemy naszym absolwentom, to niewątpliwie duży atut na rynku pracy. Nie zastanawiaj się, podejmij studia na jednym z wybranych kierunków oferowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu.
Mam na imię Emilia Olszewska i jestem studentką dietetyki. Studia dały mi po pierwsze możliwość zdobywania wiedzy praktycznej, między innymi właśnie w laboratoriach oraz na kuchni, gdzie przyrządzamy różne potrawy, oraz wiedzę, która jest przydatna właśnie w tej dziedzinie. Dzięki niej mogę zastosować tę wiedzę właśnie w życiu codziennym, gdzie wiem i jestem świadoma, jak się prawidłowo odżywiać oraz jak funkcjonować, by być zdrowym teraz i na przyszłość. Dzięki studiom mogę również aktywnie uczestniczyć w kole naukowym Awokado, który organizuje między innymi konferencje dla osób spoza uczelni, gdzie my, studenci dietetyki, mamy możliwość przekazywania, jak i zastosowania w praktyce wiadomości, które zdobywamy właśnie na uczelni podczas wykładów i ćwiczeń. Więc kierunek dietetyka to nie tylko nauka, zaliczenie, egzaminy, ale również i działanie oraz wiedza, którą możemy już zastosować w praktyce dla nas, dla siebie, jak i również dla bliskich, pomagając im właśnie w tym zdrowym i prawidłowym stylu życia. Cześć, mam na imię Wiktoria, jestem studentką kosmetologii. Gorąco Was zachęcam do studiowania na tym kierunku. Mamy wykwalifikowaną kadrę, dzięki której nasza wiedza teoretyczna, jak i praktyczna jest na bardzo wysokim poziomie. Nasza uczelnia oferuje szkolenia, dzięki którym możemy zdobyć certyfikaty, które podnoszą nasze kwalifikacje, dzięki którym zdobywamy nowe doświadczenia. Jeżeli interesujecie się kosmetykami na co dzień, jeżeli interesujecie się nowinkami, jeżeli chodzi o nowe zabiegi, gorąco Was zachęcam do aplikowania na ten kierunek. Dziękuję. Cześć, mam na imię Patrycja. Ja jestem Dominika. A ja Natalia. I jesteśmy studentkami na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Bardzo serdecznie chciałybyśmy Was zachęcić do studiowania właśnie na naszym kierunku i na naszej uczelni. Pielęgniarstwo jest nowo otwartym kierunkiem na naszej uczelni. Jednak szkoła wyposażyła nasze sale do ćwiczeń bardzo bogato. W nowoczesny sprzęt. Tak. Dzięki temu możemy zdobyć lepsze przygotowanie do pracy na oddziale. Co? Dodatkowo możemy też powiedzieć, że zawód pielęgniarski jest zawodem bardzo przyszłościowym. Tak, dokładnie. Dlatego, że coraz więcej pielęgniarek odchodzi na emeryturę albo wyjeżdża z kraju. Dlatego mamy pewność, że po ukończeniu tych studiów znajdziemy pracę. Do tego nasi wykładowcy są to osoby z wieloletnim stażem w zawodach medycznych, dzięki czemu rozumieją nas i starają się nam przekazać wiedzę w bardzo jasny sposób. Są bardzo mili, sympatyczni i pomocni. Na wszystkie nasze pytania odpowiadają bardzo mile. Myślę, że zachęcającym czynnikiem jest to, że mamy bardzo dużo zajęć praktycznych w różnych placówkach, między innymi w szpitalu, na wielu oddziałach, a także na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Tam również mamy możliwość obcowania z pacjentem, wykonywania różnych zabiegów pod kątem najlepszych specjalistów. Również bardzo zachęcające jest to, że niedługo na naszej uczelni otworzy się sala symulacji, gdzie będziemy mogli w dość realistyczny sposób odnaleźć się w różnych sytuacjach, które mogłyby mieć miejsce na prawdziwym oddziale szpitalnym. Dzięki temu nasze możliwości się poprawią, będziemy miały więcej, będziemy mogły przewidzieć w różnych sytuacjach, co się będzie działo. Ponieważ ten pacjent, który będzie manekinem, pokaże nam różne reakcje. Więc jeszcze raz chciałybyśmy bardzo serdecznie Was zaprosić i czekamy na Was. Czekamy. Cześć, mam na imię Nicole. Zachęcam do studiowania wychowania fizycznego w PWSZ w Koninie. Robię to naprawdę z pełnym przekonaniem, ponieważ sama jestem tegoroczną absolwentką tego kierunku. Sport w moim życiu tak naprawdę od zawsze odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego właśnie wybrałam wychowanie fizyczne. Studia w Koninie dały mi nie tylko fachową wiedzę o budowie ludzkiego ciała, jego motoryce, wiedzę o wielu zagadnieniach związanych z medycyną i psychologią, ale i o relacjach z drugim człowiekiem. Miałam również możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych wydarzeniach,
oraz konferencjach naukowych. W ramach programu studiów wyjeżdżałam na letnie i zimowe obozy sportowe, dzięki którym mam naprawdę mnóstwo wspaniałych wspomnień. Dzięki temu też poprawiła się moja sprawność fizyczna oraz odporność psychiczna. Dlatego też wychowanie fizyczne polecam przede wszystkim osobom aktywnym życiowo oraz samodzielnym. Są to naprawdę bardzo wszechstronne studia. Cześć, mam na imię Weronika, jestem absolwentką wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Sport od zawsze był moją pasją, przez co wybór kierunku studiów był dość łatwy, a gorzej było z wyborem uczelni. Szukałam dobrej uczelni w dużym mieście. Dziś wiem, że PWSZ był najlepszym wyborem. Wydział Nauk o Zdrowiu ma wspaniałą kadrę wykładowców, a wiedza, jaką mi przekazali, przydaje się nie tylko w podjętej pracy. Uczelnia da mi możliwość rozwijania siebie i swoich pasji. Będziecie mieli możliwość wyjechania na Akademickie Mistrzostwa Polski z uczelnianego klubu AZS. Jako była przewodnicząca Domu Studenta przy Wydziale Nauk o Zdrowiu mogę go szczerze polecić. Poznacie tutaj wspaniałych ludzi. Przeżyjecie niezapomniane chwile, a w przerwach między zajęciami będziecie mogli wygodnie odpocząć. Jeśli wciąż zastanawiacie się, jaką uczelnię wybrać, nie wahajcie się i wybierzcie PWSZ Koninie. Cześć, nazywam się Agnieszka Matuszak, jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kierunku zdrowie publiczne. Studiowałam tutaj na studiach magisterskich. Uważam, że kierunek dał mi dużo możliwości, a także umiejętności. Wkrótce rozpocznę pracę. Uczestniczyłam też w wielu konferencjach. Jeśli chcecie się przekonać, tak jak ja, że kierunek jest dla Was, to przyjdźcie i zobaczcie. Zapraszam. Cześć, jestem Paulina. Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku praca socjalna, a następnie studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne. Podczas studiów mogłam być członkiem studenckiego koła naukowego PEGAS, którym nie tylko rozwinąć się można naukowo, organizować i brać udział w różnorodnych konferencjach tutaj na uczelni, ale także tych wyjazdowych, ale można nabyć też takie umiejętności praktyczne. Opiekun studenckiego koła naukowego PEGAS organizuje dla studentów wiele wizyt studyjnych. Są to wizyty w zakładach karnych, w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn. Ponadto organizuje szkolenia dla studentów. Takim szkoleniem ostatnim było na przykład szkolenie na streetworkera, prowadzone przez doświadczonych właśnie streetworkerów. Studenci chętnie włączają się w różnorodne akcje. Są to na przykład Mikołajki czy Dni Rodzicielstwa Zastępczego organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Studenci co roku organizują też kiermasz bożonarodzeniowy dla innych studentów, gdzie sprzedają po prostu te ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Studenci bywają także z taką wizytą przedświąteczną u mieszkańców hospicjum w Koninie. Włączają się w różnorodne akcje, takie ogólnopolskie, na przykład Szlachetna Paczka. Studenci organizują też różne projekty edukacyjne dla przedszkolaków, czytanie bajek. Także myślę, że dzieje się tutaj bardzo dużo. Zachęcam do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Zapraszam do koła naukowego PEGAS, bo naprawdę warto. Można zdobyć nową wiedzę, nowe umiejętności, które z pewnością przydadzą się w pracy zawodowej. Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w samorządzie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Witają Was! Magdalena, wiceprzewodnicząca z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Norbert, wiceprzewodniczący Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Maciej, członek Senatu PWSZ w Koninie. I Michał, członek Komisji Rewizyjnej.
i Karina Modelna-Pilarska, przewodnicząca tego samorządu. Słuchajcie, w ostatnich czasach mieliśmy bardzo wiele zmian i w związku z tym jakby od razu na wstępie Wam mówię, potrzebujemy rąk do pracy. Praca szuka człowieka. Praca w samorządzie, praca na rzecz działalności społecznej, praca, która jest bardzo dobrze punktowana i o której może Wam opowiedzieć coś więcej, Marcin? Dokładnie. W samorządzie studenckim można zdobyć niesamowite umiejętności, które przydadzą się potem w życiu, a oprócz tego poznać niesamowitych ludzi, dzięki czemu no, stać w przyszłość może być już bajką po prostu. Ułatwione, tak. Dokładnie. Jest. Tak, a poza tym, jeśli pracujecie na rzecz samorządu, macie dodatkowe punkty do stypendium rektora, które na pewno Wam się przydadzą. I zdobywacie też, tak jak już Marcin wspomniał, kompetencje, które przydadzą się na pewno w tym, żeby znaleźć jakąś fajną, ciekawą pracę. Może nie tylko związaną ze swoim kierunkiem, ale możecie zawsze poszukać szerzej, bo zdobywacie kompetencje, które naprawdę poszerzą Wasze horyzonty. Mhm. Magda, może chciałabyś coś dodać? Tak, nie dość, że nauczymy się pisać jakichś dokumentów, to przede wszystkim znajdujemy tutaj przyjaciół. Bardzo rodzinna atmosfera, zawsze możemy na siebie liczyć przede wszystkim. Tak. I kiedy mamy jakiś kłopot, zadzwonimy, napiszemy, nieważne o której godzinie, zawsze ta współpraca fajna jest. Dodatkowo nasze życie studenckie troszeczkę urozmaicamy, są jakieś wypady, organizujemy wyjazdy, albo też tutaj u nas w Koninie wyjdziemy na jakieś karaoke. Tak. Także jak najbardziej myślę, że nie będziecie się tutaj nudzić. Tak, nudzić się nie będziecie, a jeśli byście planowali się nudzić, a jednak nie chcielibyście, a ta działalność społeczna jakoś tak nie bardzo, no to może coś naukowo, może Michał coś na przykład. Istotnie, jak studenci długo się uczą, tak również się zrzeszają, stąd u nas na PWSZ-cie mamy szeroki wachlarz najróżniejszych kół naukowych, począwszy od kół samoobrony, przez pedagogikę, na fotografii kończąc, więc każdy znajdzie coś dla siebie i zdecydowanie każdy może dołożyć swoją cegiełkę do stworzenia nowych kół, jeżeli ma taką intencję. Tak, dokładnie. No. A teraz tak luźniej, atmosfera. Jest super. Przychodzicie tutaj do nas i się znacie, mijacie się tutaj w naszych murach, czy w jednym budynku, czy w drugim i trzecim, czy człowiek jest, nie wiem, jakiś student z pierwszego roku, czy z trzeciego, to ty go kojarzysz. Przychodzisz na uczelnię, gdzie jest mniejsza liczba studentów, gdzie są większe możliwości. Gdzie są większe możliwości. Tak. No i wykładowcy skupiają się typowo na studentach. Tak jest. Więc studiowanie to jest super po prostu. Super atmosfera. Kolokwialnie rzecz ujmując, hop, to do mojego. Nie, ale tak na poważnie. Atmosfera jest naprawdę niebywała, dlatego że no my się znamy, tak? My siebie znamy, chociaż jesteśmy z różnych wydziałów, jesteśmy z różnych kierunków, jesteśmy w różnym wieku też, także to, no to, na, to, na, to nas nie boli, tak? To jest tylko czynnik motywacyjny, żeby się więcej dowiedzieć o czymś innym, więc jeśli ktoś komuś zarzuca, że w Koninie nie ma życia studenckiego, to nie ma go dlatego, że nikt jeszcze tego nie zrobił, więc czekamy na Was. Będziemy pierwsi. Tak, będziemy pierwsi, a na pewno nie ostatni, mam taką nadzieję. Tak, a zapowiada się ciekawie. Tak, ten rok to już w ogóle, po tym koronawirusie tak dalej, już w ogóle. No dobrze, nasi moi drodzy, no to co, no nie pozostaje nam nic innego jak, uwaga, uwaga, teraz uwaga, skupcie się, uwaga. 3, 2, 1. Zapraszamy do nas!